No dobrze, moi drodzy, witajcie w poradniczku, jak zainstalować polszczyznę do Returninga 2.0 i samego Returninga 2.0, jak zainstalować. Wszystkie potrzebne rzeczy macie oczywiście w linku, w opisie, na forum, którym znajdziecie to linki. Modyfikacje pobieracie, macie oczywiście po dwa uploady. Polszczenie, dubbing. Dubbing, jeżeli chodzi o sprawę w tej kwestii, no to mamy oczywiście wersję samą. Łamany polski, powiedzmy, z rosyjskim, albo czysty rosyjski dubbing. To już wedle uznania można oczywiście ogarnąć. No ale my zaczynamy. Musicie mieć czystego gotika, bez żadnych pierdów granych. Czyściutki gotik, złotą edycję, oczywiście tam, no, z nocą kruka, powiedzmy, o tak. Oczywiście pobierane wszystkie pliki wypakowujecie, oczywiście te, które trzeba, bo tego nie trzeba wypakowywać. No i zaczynacie od instalacji Returninga, jest to oczywiście obraz, więc montujecie tam, czy jak to tam, każdy chyba sobie ogarnie. Pierwszą opcją jest oczywiście wejście tutaj w drugą opcję, jeżeli chodzi o ten cały lancer tutaj do Returninga 2.0. No i zaczynacie od samej instalacji tutaj bibliotek. Klikacie tutaj, no wiadomo, dalej, 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 tam nic nie trzeba zmieniać. A oczywiście fix, w wypadku fixu. Oczywiście wybieracie folder, gdzie macie gotika, dalej, dalej, tam wszystko się instaluje. Z player kitem oczywiście podobnie. Wybieracie folder do gotika. Ja już to oczywiście zrobiłem, więc ominiemy ten próg, ale raczej sobie z tym poradzicie. Później oczywiście wybieracie instalację. Zaznaczacie oczywiście instalację. Tutaj nie zaznaczacie tylko tej jednej opcji, czyli rusyfikacji. Tylko przez przypadek mi się zaznaczyła, czekajcie, jeszcze szybko odpalimy. Mały failik, ale trudno. Nie zaznaczamy oczywiście tej opcji. Zaznaczycie tylko tutaj na samej górze to. No i oczywiście tutaj wszystkie update'y. I tu już oczywiście wedle uznania. Jeżeli macie dobrego kompa i dacie radę, to możecie sobie dograć rendera DX11, czyli po prostu DX11. No i tu jeszcze jakby kamerę pod to. Ja oczywiście zaznaczę, bo czemu nie? Dam na pewno radę. I musimy wskazać oczywiście znowu folder do naszego tutaj Gothica 2. Oczywiście ten główny Gothic 2 Gold w moim wypadku instalujecie. Oczywiście chwilkę to potrwa. I co najważniejsze, grę się odpala przez na pulpicie, żeby was nie zmylić. Nie odpalacie go tych startera jak w przypadku innej modyfikacji tego tak zwanego player kita, tylko odpalacie przez ikonki na pulpicie, moi drodzy, skrót. Dajcie sekundę, niech się returning zainstaluje. Oczywiście teraz mamy samego czystego returninga 2.0 rosyjskiego, tak? Po instalacji. No i na to oczywiście trzeba będzie zainstalować, moi drodzy, nasze tutaj spolszczenie. Ale no poczekajmy, niech się to tutaj nam zrobi. Albo dobra, wrócę do was, jak już się zainstaluje i polecimy ze spolszczeniem i z dubbingiem, jak to tam się instaluje. No dobrze, moi drodzy, zainstalował mi się oczywiście tutaj sam returning. Oczywiście na pulpicie mamy ikonkę do odpalenia naszego tutaj returninga, więc z tego możemy już, moi drodzy, wyjść. Kolejna sprawa, no to oczywiście, czekajcie, gdzie to jest? To jest oczywiście, moi drodzy, a nie to. Spolszczenie. Wgrywamy spolszczenie. Oczywiście wyskakuje powiadomienie, że o, chroni twój komputer, uruchom mimo to, oczywiście robimy spokojnie, wirusów żadnych nie ma. No i oczywiście instalujemy do naszego Gothica. CDP, Gothic 2, główny folder, dalej. Zdablowało mi się, nie dałem. No jest ok, tak. Okna dialogowe z Gothic 3 oczywiście możecie sobie odznaczyć wedle uznania.
Odblokowany content z poziomu trudnego. Zablokowany content z poziomu trudnego. To jest tak, na poziomie normalnym, jeżeli gracie i macie jakby zablokowany content z poziomu trudnego, no to na poziomie normalnym będziecie mieli zablokowane parę rzeczy. Jakieś tam bossy, jakieś tam pancerze, bodajże jeszcze kuszę tą orkową, którą można zrobić taką super duper mocną. Jeżeli chcecie, możecie sobie ten content odblokować z poziomu trudnego i na normalnym, czy tam na niższym poziomie będziecie mieli to odblokowane. Ja zostawię, żeby było odblokowane. Instaluj. Nie ma, moi drodzy, najwyższego problemu. Najmniejszego problemu, nie najwyższego. Co ja tu wygaduję za głupoty? Przepraszam was. No i dobra, i chyba się poprawnie powinno, myślę, zainstalować. No raczej powinno być ok. I ostatnia nasza tutaj ważna sprawa, czyli oczywiście dubbing. Wedle oczywiście uznania również. No i oczywiście standardowo, moi drodzy, prosta instalacja. Oczywiście, jeżeli ktoś sobie nie radzi w ten sposób, można spróbować jeszcze programem Spine. Ale to już, tak jak mówię, wedle oczywiście uznania. Ja robię tutaj oczywiście dla was poradnik w tym wypadku. No i widzicie, dajecie folder Gothic 2 Gold i ono samo znajduje nasz folder jakby data, do którego wrzuci powiedzmy ten dubbing, który nam ma podmienić dalej. Nic to oczywiście nie zmieniacie, tak. No i wybieracie dubbing polski, czyli w tym wypadku macie mieszane, czyli trochę po polsku mówią, trochę po rosyjsku, albo czysty dubbing rosyjski. Oczywiście niektóre kwestie nie są zdubbingowane, ale w większości mod jest zdubbingowany po rosyjsku. Ja myślę, że sobie w tym wypadku wezmę dubbing rosyjski, bo ten łamany troszkę mnie denerwował, to już wolę mieć czysty rosyjski. W moim wypadku oczywiście instaluje się i zaraz sprawdzimy sobie, czy się gra odpali, ale powinna bez najmniejszego problemu się odpalić i być spolszczona. Tak jak mówię, wszystkie linki znajdziecie na forum, link do forum macie w opisie, bez problemu możecie sobie tam wszystko pobrać i poinstalować wedle mojej instrukcji albo samemu, jeżeli nie macie z tym problemu i sobie poradzicie. A tak jak mówię, dla niedzielnych ewentualnie pozostaje opcja ze Spine'em. Do Spine'a robiłem kiedyś poradnik, dużo się tam nie zmienia, oczywiście szukacie tam returninga i instalujecie tak naprawdę. Raczej nie powinno być to dla was jakimś tam problemem. I tak jak mówiłem, nie odpalacie nic przez Gothic Starter czy przez inne te pierdoły, tylko odpalacie przez tą aplikację, przez ten skrót na pulpicie. Widzicie, jest ten ładny jakby ekranik Gothic 2 Returning 2.0 od spolszczenia. Oczywiście ja zawsze odpalam w oknie, bo w ten sposób przechwytuje mi się gra jedynie tutaj. No i widzicie, wszystko działa. Czytaj grę, oczywiście save'ów nie ma, ale spokojnie, ja sobie później dogram te swoje save'y, na którym momencie skończyłem. No dobrze, moi drodzy, jeszcze mała taka rada tutaj ode mnie, a propos ustawień ewentualnie. Dużo osób może się skarżyć, że strasznie jest ciemno w grze, więc jak ktoś instaluje sobie DX11, to możecie się tutaj pobawić kontrastem, jak i jasnością samą. I sobie jakoś tam, powiedzmy, w miarę to ustawić pod siebie, wiadomo o co chodzi, żeby jakoś to tam, powiedzmy, wyglądało. Jeżeli chodzi o osoby, które nie instalowały DX11, no to nie wiem, ewentualnie pozostaje ręczne ustawienie monitora po prostu swojego. Jeżeli macie tam jakieś takie menu, możecie sobie tam pozmieniać ustawienia, kontrast i tak dalej, możecie się tym pobawić. O właśnie, pod i, moi drodzy, i włączacie sobie właśnie wszystkie te paseczki. W prawym górnym rogu macie karmę, w lewym górnym macie dzień, godzinę, na dole macie oczywiście zdrowie, wytrzymałość, manę. Wszystko elegancko. Dobrze, moi drodzy, poradniczek działa, więc nie ma, moi drodzy, największego problemu. Nic, tylko, moi drodzy, brać i grać.